Witajcie na kanale WinTechnologia. Zapraszam na materiał odnośnie laptopa marki, z którą mam rzadko do czynienia, a mianowicie MacBooka Pro z procesorem M1 Pro. I nie jest to w żadnym wypadku test czy recenzja, ponieważ mam za małe doświadczenie z tą marką, aby ją recenzować. Chcę natomiast podzielić się z Wami moimi wrażeniami jako osoby zajmującej się na co dzień laptopami oraz tworzącej materiały w DaVinci Resolve. Dlatego zachęcam do obejrzenia i zaczynamy! Więc od początku. Jak narodził się pomysł na zakup MacBooka i to w tej wersji? A mianowicie, rozmawiając z przyjacielem w sylwestrowy wieczór, zeszliśmy na temat tworzenia filmów. I powiedziałem mu, że męczy mnie trochę już praca na sprzęcie stacjonarnym i chciałbym przejść na jakiegoś wydajnego laptopa. Wtedy on zaproponował mi, abym zainteresował się właśnie tym MacBookiem z tym procesorem, że oglądał wielokrotnie, jak wydajna jest to maszyna, zwłaszcza w DaVinci Resolve, w którym oboje pracujemy. I tak dochodzimy do punktu, w którym teraz jesteśmy. Więc zakupiłem ten właśnie model Maca z założeniem, że przesiądę się na niego i nareszcie będę mógł pracować w każdym miejscu i gdy tylko będę miał na to chwilę. Zacznijmy od ogólnego wrażenia. I tak wykonanie obudowy jest naprawdę na najwyższym poziomie. Materiał, z którego powstała, jest przyjemny w dotyku i nie pozostają na nim ślady palców. Muszę się przyznać, że dla osoby, która na co dzień zajmuje się laptopami gamingowymi, trzymanie go w rękach jest dość dziwnym uczuciem, ale jest to subiektywne odczucie osoby nieprzyzwyczajonej do tego typu konstrukcji. Jeśli chodzi o matrycę, to jest to naprawdę świetny 14-calowy 120Hz panel w rozdzielczości 3024x1964 i jasności na poziomie 400 nitów oraz odwzorowaniu kolorów na poziomie 100% sRGB. Żałuję tylko, że nie jest to wersja 16-calowa. Touchpad sporej wielkości jest bardzo wygodny w użyciu, czego nie mogę powiedzieć o klawiaturze. Posiada ona jednolite białe podświetlenie, ale przyzwyczajony jestem do klawiszy o większym skoku, dlatego pisanie na niej nie było dla mnie zbyt wygodne. Głośniki stereo wspomagane przez 4 subwoofery grają bardzo przyjemnie. Jeśli chodzi o porty, to mamy tu złącze HDMI standardowych rozmiarów, czytnik kart pamięci SD, uniwersalny port jack oraz 3 złącza USB-C z Thunderboltem. I tu napotkałem pierwszy problem, ponieważ laptop nie chciał współpracować z rozdzielaczami portu USB-C, a dokładnie z żadnym z droższych modeli, jakie posiadam. Za to ruszył bez problemu z najtańszym no-name'em z Allegro za 30 zł. A teraz przejdźmy do kwestii wydajności w pracy. Na co dzień, jeśli muszę pracować mobilnie, zabieram ze sobą Legiona 5 Pro z Ryzenem 7 oraz RTX-em 3060. I właśnie tego laptopa chciałbym zastąpić tym MacBookiem. Dlatego właśnie te dwa modele będę ze sobą porównywał. W kwestii wydajności w programie DaVinci Resolve Studio w wersji 17.4.3. Jako materiał źródłowy posłużyło mi nagranie z aparatu Panasonic Lumix. Jest to materiał w 4K, plik waży około 5 GB. Całe nieobrobione nagranie testów wrzuciłem na inny kanał, aby nie tworzyć chaosu. Link znajdziecie w opisie. Czas przejść do wyników ich omówienia. Za każdym razem program był resetowany, a pamięć podręczna czyszczona. Legion 5 pracował w trybie wydajności i był podłączony do sieci. Tak samo jak MacBook. Zacznijmy od renderingu materiału z 4K do 1080p. I tutaj MacBook wykonał to zadanie w zaledwie 1 minutę i 17 sekund. Natomiast Legionowi zabrało to 1 minutę 38 sekund. Więc jak widzicie, już w pierwszym teście mamy przewagę urządzenia spod znaku nadgryzionego jabłka. Kolejny był rendering materiału z 4K do 4K. I tutaj to zadanie laptop z procesorem M1 Pro wykonał w 4 minuty 44 sekundy. Natomiast o dziwo Legion w 2 minuty 59 sekund. Co trochę mnie zdziwiło. Ale był to test bez dodatkowych efektów, a jedynie praca na materiale. Następnie renderowałem projekt, w którym wykorzystałem 4 razy materiał 4K i przyciąłem jego długość do 2 minut. Jak możecie zobaczyć, niezależnie od tego, czy rendering był wykonywany do 1080p, czy też do 4K, Legion był w stanie wykonać go prawie 2 razy szybciej. Zobaczmy teraz, jak poradziły sobie oba modele, gdy wprowadzimy jakiś efekt. I tutaj wyniki dla renderingu z 4K do 1080p były następujące. 12 minut 56 sekund dla Maca oraz 11 minut 30 sekund dla Legiona 5. Praktycznie identyczne wyniki otrzymamy, gdy materiał, na którym pracujemy, będzie renderowany do 4K. Przejdźmy do testu, w którym do materiału dodałem efekt poruszających się łapek. I tutaj spadek wydajności był jeszcze większy dla obu modeli. Wyniki to odpowiednio 7 minut 51 sekund dla MacBooka oraz 7 minut 15 sekund dla Legiona 5 Pro. Na koniec kwestia pracy na baterii. I tutaj MacBook nie wykazywał spadku wydajności. Natomiast w przypadku Legiona spadek był już odczuwalny. Ale dalej rendering materiału 4K do 4K był wydajniejszy na Legionie, podczas gdy w przypadku materiału 4K do 1080p jeszcze większą przewagę zyskał MacBook. Jak widzicie, największą zaletą MacBooka jest mobilność. I tu nie ma żadnego ale. Nawet na baterii umożliwia on nam kilka godzin pracy z wysoką wydajnością. Gdybym często podróżował i nie mógł liczyć na dostęp do gniazdka, to prawdopodobnie właśnie ta cecha zaważyłaby na wyborze tego sprzętu.
Moja przygoda z tym sprzętem trwała około 4 tygodni i przygotowałem na nim dwa materiały. Dlatego chciałbym podzielić się z Wami moimi odczuciami. Po pierwsze, praca na 14 calach to udręka. Przynajmniej dla mnie i to z materiałem 4K. Dlatego laptop był podpięty pod zewnętrzny monitor. Jeśli chodzi o samą pracę, to była ona szybka i wydajna, ale nie odczułem żadnej różnicy względem pracy na Legionie 5. Dopiero gdy oba laptopy były odpięte od źródła zasilania, można było zaobserwować większy komfort pracy na MacBooku. Ale pamiętajmy, że mówimy o sprzęcie o ponad dwa razy droższym od Legiona oraz dyskusyjnej kwestii użytkowania sprzętu podpiętego do zewnętrznego monitora i niepodpinania mu zasilania. Czas na podsumowanie i przyznam się, że strasznie długo zastanawiałem się, co w nim powiem, więc pozwolę sobie powtórzyć. Gdybym często podróżował i nie miał dostępu do gniazdka zasilania, to pewnie zdecydowałbym się na przesiadkę na tego laptopa, ale pod warunkiem, że byłaby to wersja 16-calowa. Ale z uwagi na fakt, że nawet jeśli gdzieś jadę, zawsze mam dostęp do gniazdka, pozostanę dalej przy Legionie 5 Pro, a jedynie zainwestuję w szybszy RAM i większe dyski. Kolejną kwestią jest kompatybilność wielu programów i czasem trzeba na nią długo czekać. Przykładem właśnie Blender, gdzie wsparcie dopiero ma się pojawić, a na razie musimy działać ze sporo mniejszą wydajnością. Pamiętajcie, że jest to subiektywne spojrzenie na ten sprzęt osoby skłonnej zmienić środowisko pracy z Windowsa na macOS, jeśli tylko w zamian dostanie lepszy komfort pracy. Niestety ten laptop, tej wersji, w przypadku tego jak, gdzie i z czym pracuję, nie jest dla mnie najlepszym wyborem. I dlatego każdy powinien to oceniać z perspektywy własnej pracy. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach i zachęcam do zostawienia suba, bo już niedługo na kanale testy laptopów z najnowszej generacji, które przynajmniej w kwestii wydajności pracy mogą sporo namieszać. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia!